Witam Was przeserdecznie w pierwszym odcinku z nowej serii na moim kanale. Jest to seria z gry The Town of Light. Wspominałam o tym tytule w materiale, który nagraliśmy razem z Xarmę, o grach, na które czekamy w roku 2016. O The Town of Light mówiłam, że będę nagrywać, tak więc jestem słowna, jej! Co mogę o tej grze powiedzieć? Jeśli jej nie znacie, to możecie zajrzeć do tego materiału, który jest u mnie na kanale, jeśli chcecie się więcej dowiedzieć, zanim będziecie oglądać. Ja może powiem parę słów o fabule. Jest to horror psychologiczny. Przede wszystkim opiera się on na eksploracji. Wcielamy się w nim w młodą dziewczynę, która ma chorobę psychiczną i zwiedza jeden z opuszczonych przytułków. Akcja się dzieje we Włoszech. Generalnie w tym przytułku nie działo się za fajnie. Oczywiście to był przytułek dla chorych umysłowo. Przez nią będziemy poznawać historię pacjentów tego miejsca. Ona również będzie miała różne fajne wizje. Więc myślę, że czeka nas całkiem ciekawa przygoda, mojej drodze. Dobrze, zaczynamy. The Town of Light oparte jest na prawdziwych faktach. Oparte jest na faktach i miejscach. Również dane i dokumentacja a propos pacjentów przebywających w XX wieku w zamknięciu w takich przytułkach również jest prawdziwa. Czyli to są prawdziwe przypadki. Mogą być tu historie nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich. Oczywiście przypadkowe są wszystkie imiona i nazwiska. Jest to artystyczna interpretacja, bla, 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 bla. To czytajcie sobie, jak chcecie. W każdym razie, raczej wolałabym, żeby oglądały to osoby pełnoletnie. Voltera, 1942 rok. What's happened? What kind of place is this? Maybe I'm dead. I can't see any light. I might be dead. I can't get up. What's going on here? What's happening to me? There's no one here. Yet these noises. God, my head is killing me. I can't keep my eyes open. Wow. Ta prędkość ładowania mnie zabija. Znaczy, czy to jest 76-78%? Serio? Czy to jest 88% w tej chwili? Nope. Rzeczywistość zanika, mojej skóry już nie ma. Każdy oddech wiatru jest ekstremalnie bolesny. Zainspirowane faktami i prawdziwymi zdarzeniami. Bo nie ma czegoś takiego jak prawdziwe fakty, tak jak zaczęłam mówić. Voltera, Toskania, rok 2016. Okej. Okay. Jesteśmy na miejscu. Dobra. Tak, już chcę stąd iść. Och. Okej. Dobrze, ale to zajrzyjmy sobie może najpierw do tego budynku. W końcu eksploracja. Nie jest mi potrzebna jeszcze tak bardzo ta latarka. Tak
Nie sądzę, żebym tu znalazła coś super. Ale może. Nóż widelec. Psujące się rzeczy. Jakaś nagroda gamingowa, okej. To też. Czy to są nagrody, które dostała ta gra? Musiałabym to sprawdzić. A to by było takie dość... Egoistyczne? Nie wiem, czy to dobre określenie. Tam widzę, że jest chyba ten ośrodek, więc spróbujmy wyjść. Albo i mam ten wyjść? Nie, to w takim razie nie. The Town of Light. Miasto światła. Nie zwiedziłam początkowego miejsca. No nic, dobra. Idźmy może najpierw tam, zobaczymy, potem się może tu wrócę. Na razie krążę bez sensu i psuję klimat. Chyba jest ten przytułek. I to jest to samo miejsce, okej, okay, dobrze. Oczywiście napisy po włosku. Czy to są chyba nazwy miejsc, więc dużo nie tracimy. To miejsce. Czas. Pamięć. Bądź wspomnienia. Synopsy menu? Czym jest synopsy menu? Okej. Okay. Doświadczenia. Zapis tekstu. Wspomnienia. Nie mam żadnych. Dokumenty. Okej. Okay. Chyba nic nie mogę ruszyć. Nie mam żadnych wspomnień w związku z tym miejscem jeszcze. Ale pewnie będę je znajdować. Jak klimatycznie wygląda. I będzie strasznie. Wiecie, że będzie strasznie? Powinnam była tam zwiedzić wszystko chyba. Nie wiem, czy tu jest wejście. Na dół nie ma. Dobra. Wejdźmy do środka może po prostu. Coś, co w tej grze jest podobno ogromnym atutem, to to, że twórcy wzorowali się na jednym z prawdziwych takich przytułków opuszczonym. I rzeczywiście podobno to miejsce bardzo przypomina tak jak jeden z tych przytułków wygląda naprawdę. Okej. Okay. Tu mam mapę. Okej. Okay. Cywilizowana osoba nie pluje na ziemię i nie... używa imienia pana naszego na daremno. Tak. Musiałam sobie przypomnieć, jak to brzmi. Okej. Okay. To jest jakaś poczekalnia, jak rozumiem. Rejestracja? Chyba tak.
Nożyczki, super. Pieniądze, o. Okej. Okay. Wydawało mi się, że to jest coś gnijącego, ale nie jest to nic gnijącego. To miejsce naprawdę wygląda niepokojąco. To jest dokument o pacjencie, który się pojawił w szpitalu. Kiepsko widoczne jest to, kiedy możemy coś podnieść. W sensie ten wskaźnik nie jest taki super widoczny. No nic. Oczywiście przeglądanie szafek jest bardzo ważne. W takim miejscu jak to. Cała ta gra ma się opierać na znajdywaniu wspomnień. Mają być jakieś zagadki też podobno, chociaż... Jedyna rzecz, którą dobrze pamiętam, to Charlotte, moja lalka. Okej, zarośnięte drzwi. Tu jest zamknięte. Tu mogłabym wejść. Rozejrzyjmy się jeszcze po tym holu. Tak, oczywiście wejdźmy do łazienki. Bo trzeba. Nie wygląda najgorzej to miejsce jak na razie. Ma klimat. Ma naprawdę klimat. Ale nie wygląda strasznie. Moja cieszę, że ptaki śpiewające za oknem jest uroczo. Tu byłam. Nie będę wchodzić na razie na piętro. Rozejrzę się tu po parterze. Okej. Nie ma prądu. Włącznik prądu jest obok oddziału spokojnych kobiet. Oddział drugi. It is not forbidden. Let's find Charlotte. Oddział drugi. Spokojne kobiety. Okej. Okay. Włączmy prąd. Okej. Okay. Dopiero teraz to zauważyłam. Niepokojące graffiti, przyznaję. Dobrze. Wyświetlmy sobie film w takim razie. To jest tylko zdjęcie, tak? Czy jestem w stanie coś tutaj przerzucać? Tak. Okej. Ale ten ośrodek. Piękne miejsce. Już. Okej. Wyłączymy cię. Żebyś... się nie męczył i nie zużywał prądu. Nie wiem, kto za to płaci i dlaczego w takim miejscu jest jeszcze prąd. No niech wam będzie. Dobrze. Ona tutaj wcześniej powiedziała, to nie jest zakazane, znajdźmy Charlotte. Ale nie możemy tu wejść. Możemy wejść tam. Możemy spróbować zajrzeć tutaj, ale na razie się boję. Nie wiem czemu. Jeszcze nie wiem czemu. Te graffiti też mają klimat. Dobrze. No, no, she's freezing. She's alone. Let's look for her. Nie, nie. Jej jest zimno. Chodźmy jej poszukać. Cóż to za miejsce? O, nie wejdę tutaj. Okej. Okay. Winda mnie też nie interesuje. Chodźmy po schodach. Policyjny dokument o
zamknięciu kogoś w przytułku dla umysłowo chorych. Chyba znaleźliśmy naszą lalkę. Dobrze. To jest to samo. Książka do anatomii. Super. Tutaj mamy jamę ustną, moi drodzy. I te obrazki są straszne. Anatomiczne atlasy nie wyglądają aż tak źle. Zwyczaj rzadko kiedy są tu, chociaż no trochę łagodniej to wygląda. Widziałam różne. Najlepsze oczywiście są ze zdjęciami. W sensie do nauki. Okej, okay, język. Rozszyp podniebienia. No, znaczy, tak, rozszyp podniebienia. W ogóle operacja rozszczepu podniebienia, z tego co widzę, bo tutaj też jest język zszywany. Dobra. Nie wiem, co to jest, nie jest podpisane. Jakieś chemikalia. No, dobrze, widzę, że w apteczkach też mogą być różne rzeczy. Dobrze. Chodź. Okej, okay, mamy wizję. Mommy took good care of Charlotte. She tucked her in, hugged her. Gave her cuddles and kisses. She was very affectionate and loving. Nothing bad happened to Charlotte, and I was amazed. I did not understand. At first I was quite afraid. I feared that she wanted to hurt me. I was constantly expecting the moment when Mum would abandon her. Because I did not deserve to live. I did not deserve to be loved. It's cold. It's dark. Now she's cold. She'll get ill. Jest zimno i jest ciemno. We can take care of her. It's not forbidden. Charlotte is a good girl. Możemy się nią zająć. To nie jest zakazane. Charlotte jest grzeczną dziewczynką. Co my mamy? Tu nie mamy nic. Mamy wspomnienia o matce. Okej. Okay. Rozejrzyjmy się może po tym piętrze. Mhm. Those lamps might make the room warmer. But Charlotte's uncomfortable. She doesn't feel well. Te lampy sprawiają, że w pokoju jest cieplej, ale Charlotte czuje się nieswojo. No, tak. Anatomia, co my tu mamy? Otwarte, złamanie. Praca na kości. To widziałam. Amputacja palców. Super. Świetnie. Że jak rozumiem, to nie jest miejsce, w którym Charlotte chce zostać. Okej, okay. To jest wspomnienie o pacjencie, jak rozumiem. O, amputacja ręki. Dobra. Nie wiesza się w szpitalach raczej takich grafik, ale niech będzie. I saw a wheelchair on the ground floor. It's a convenient place and we can get Charlotte into a warm place. Okej, okay. Dokument przenoszący pacjenta. Dobrze, dziękuję, że nam podpowiadasz, że mamy zejść na dół. Zejdźmy w takim razie na dół. Myślę, że resztę tego miejsca spokojnie damy radę jeszcze pozwiedzać. Obserwacja. On nie chce. Nie w mieście światła. On nie chce. Charlotte is cold.
Let's find her a warm place. Charlotte jest zimna, znajdźmy dla niej ciepłe miejsce. Okej. This is a comfortable place for Charlotte. But it's cold. To jest wygodne miejsce dla Charlotte, ale jest zimno. Nie, nie, jest zimno. Nie trząś się, Charlotte. Cold will go away. Zimno odejdzie. Czy wejdziemy? Tutaj? Nie, to jest zamknięte. Czyli... Może mam ją wziąć na twór? Na słońce? Weźmy ją na słońce. We need to find warm lights. Let's go into the surgical ward. Musimy znaleźć ciepłe światło. Chodźmy na oddział operacyjny. Dobra, zostawiłam wózek. To będzie pierwsze piętro, prawda? Wezwijmy windę. Która jedzie mega wolno. Jeszcze na dodatek. Nie żeby co, ale się przyzwyczaiłam do szpitali, które mają po 15 pięter i tam te windy jeżdżą szybko. No i na pewno są dużo większe niż ta tutaj. Okej, zamknijmy drzwi i pojedźmy na pierwsze piętro. Czy stanie się tu coś strasznego? Nie, jest to po prostu przerażająca winda. Okej. Niech wam będzie. Chodź. Zobaczmy, gdzie jest oddział operacyjny. Chyba, że muszę ją postawić tam w tym świetle, które tam jest. Tam, gdzie już byłam, tylko brakowało mi wózka. Najwyraźniej. Nie wiem, dlaczego się obróciłam wokół własnej osi tak dokładnie, ale... To było tutaj, to było tutaj. Ciężko się prowadzi ten wózek. The cold goes away, you see? The light. Zimno odeszło, widzisz? Światło, ciepło. The cold goes away. Możemy to zrobić. Już nie jest zimno, to nie jest zakazane. Now we can go to that ward, where everything Teraz możemy iść na ten oddział, gdzie wszystko się zaczęło. It all began in the observation ward. Tak myślałam, że zaczęło się na to na oddziale obserwacyjnym, tak. Dobra. Zaczął się trochę creepy dźwięk. Trochę bardzo creepy. Okej. Wejdźmy. Nie mogę się obejrzeć. Tak, René. Jak wspominałam, ona nie jest zdrowa psychicznie i ma wizję. Mogę się odwrócić, mogę tylko iść naprzód. Okej. Okej. Chyba się zaczęło. Dobra. Nie, no nie przeszkadza mi to, że to miejsce nie ma, w sensie ma trochę porąbaną grawitację. Tak się zdarza w szpitalach. Norma, norma, moi drodzy. O Jezu, okej.
Chodźmy dalej. Dobra. Wreszcie korytarz się trochę zmienia, bo mamy łóżka. Puste. I mnóstwo światła. Nie wiem, tak się przyjęło, kurczę, w kulturze, że w szpitalach jest tyle światła. Nie zauważyłam tego. Pewnego dnia wyłączyłam światło, ale nie było ciemno. Miałam 16 lat i się bałam. Zawsze się bałam. Strach ciągnął mnie w dół. Potrzebowałam pomocy, ale nie mogłam mówić. Wszystko mnie przerażało, nawet myślenie. Okej. They said they were taking me to a place where the fear would go away. Where I would get better. Mnie do miejsca, gdzie zniknie strach, gdzie poczuję się lepiej. I stopped living in there. Zaczęłam tam mieszkać. They dragged me away and tore off all Zaciągnęli mnie, zerwali ze mnie ubrania. Every last stitch. I tried to explain what was going on in my head. They tied me to the bed. Próbowałam wytłumaczyć, co się ze mną działo, ale przywiązałam do łóżka, samotna ze swoimi koszmarami. Nie był już to lęk, było to szaleństwo. A kiedy jesteś szalony, po prostu istniejesz. Okej. Okay. To jest straszne przeżycie. O, okej. Okay. Tych kobiet nie jest tu za dużo? She was my only hope in this hell. Cześć. I was falling down amongst the Była moją jedyną nadzieją w tym piekle. That woman and her smile kept me alive. Spadałam pośród przeklętych, ale ta kobieta i jej uśmiech utrzymywały mnie przy życiu. Okej. Chyba na dworzu zrobiło się ciemno, co mi się nie podoba. Wiecie, że mi się to nie podoba. Yep. Na dworzu zrobiło się ciemno. The door is locked from the outside. Here, the doors can only be locked and unlocked from the outside. Drzwi są zamknięte od zewnątrz. Tutaj drzwi mogą być... Mogą tylko być otwarte i zamknięte od zewnątrz. Brzmiało jak... kręcanie... zamka. I czyjeś kroki. Dobra. I kroki wiodły w tę stronę, w którą muszę iść, bo tam pewnie nie pójdę. To dziwne, że na oddziale obserwacji... O... Tak trzymano. Nie. Po prostu. Trzymano, więziono i obserwowano? Jest strasznie. Cześć, Charlotto. Siedzisz w cieple, dobrze. Nie, zaczyna się robić strasznie. Kolejne wspomnienie. Straszne miejsce. To... O Jezus.
Nie zabieraj Charlotte. Ten korytarz był chyba tutaj dłuższy, ewentualnie pojawiły się jakieś drzwi. Tu jest strasznie. Okej, prysznice. Wanna. He laughed, panted, leched over me. Podtapiali cię maleńka, co? It hurt when he touched me. I thought I'd split apart something like a bald bud, shattered into pieces. I felt fragile, sick, dirty, filthy. All I could do was clutch Charlotte tightly while he... Rene obeyed. He was the boss in the realm of light. I was devoured by the evil I had done. I threw up and could feel hell getting closer and closer. My God, those medical examinations. The doctors said there was something inside me, which they would have dragged out of me. My God. Znowu jest jasno. Słyszałam, że ta gra będzie ciężka. Nie sądziłam, że będzie ciężka aż tak. Wiecie? Wyjść na dwór. Okej, okay, bardzo fajny, duży ogródek. Aktualnie to jest śmieszne, bo... że to nie jest śmieszne. Ostatnio byłam w jednym z szpitali polskich i tam też było wyjście do takiego tylko ogródeczka. Było świetne. O, teraz wszystkie te sale są pootwierane, dobrze. Rozglądajmy się. Uła. Koszmar. Ta gra... W sumie to mi się podoba. Ta gra nie przeraża jumpscarami, nie przeraża jakimiś tanimi potworami, trikami. Ta... Gra przeraża klimatem i historią. Po prostu. Okej, pogrzebmy sobie. Drogi dyrektorze, pracuję w instytucie już od 5 lat. Jestem prostą osobą. Nie jestem wyedukowany i trochę mi głupio pisać o tym do pana. Zawsze próbuję patrzeć na tą pozytywną stronę, ale musimy robić trudne rzeczy czasami. To nasz obowiązek i rozumiem go i akceptuję. Nie ma innej alternatywy. Jednakże zdecydowałam się napisać do pana, ponieważ dzieje się coś, co nie jest akceptowalne. Zdaję sobie doskonale sprawę, że wśród nas jest ktoś, kto poświęca zbyt wiele uwagi młodym pacjentom płci żeńskiej, którzy są zagubieni. Które są zagubione, ale poplątałam się. Poważna natura tego faktu uderzyła mnie na tyle, że musiałam napisać do pana. Jestem pewna, że
zainteresuje się pan tym i spróbuje pan jakoś rozwiązać ten problem. Z wyrazami szacunku. Czy ktoś to zauważył? I napisał o tym do dyrektora. Zamknięta. Tyle dobrego. Natomiast... coś... boję się, że dyrektor nic z tym nie zrobił. Względnie ktoś napisał ten list i go nie wysłał. Bo leży on w szafce, w szatni. Co się stało? Ten dźwięk mnie przeraził. Gilsu Memuretti, może to był facet, który to robił. Okej. Nic ciekawego. Znaczy, same ciekawe rzeczy, moi drodzy. Bo jednego o tej grze nie mogę... nie powiedzieć. Tak, szykanie psów. She stayed with Renee during those terrible medical examinations. That's what gave her the strength to survive. Oczywiście psy zaczęły warczeć, bo one tak lubią. Najlepsze. Podczas nagrywania najlepiej jest warczeć, najlepiej jest jeść i się tłuc. Ale jedzenie jest najlepsze. W trakcie nagrywania. Okej. Okay. Przejrzałam to całe miejsce. Wyszłam do ogrodu. No, zamknięte. Tu pewnie też nie dam rady przejść. They went to the gynecology ward on the first floor. Okej, okay, poszli do oddziału ginekologicznego na pierwszym piętrze. Jak widzę, jest to przytułek chyba tylko dla kobiet. O rany, jeśli mogę, to chcę na chwilę stąd wyjść. Aj. Nie wiem, co to za zaciacha była. Niemiła w każdym razie. Oh. Ponapawałam się widokami, to idziemy na pierwsze piętro. Na oddział ginekologiczny. Gdzie on będzie? Znaczy oddział, pokój to jest właściwie. Okej. Okay. To było zawalone. Tu było zawalone. Okej. Okej. Nie dość, że brutalne sceny, to jeszcze pornografia, moi drodzy. No nic. Oczywiście ktokolwiek jest w stanie uznać się Atlas Anatomiczny okolicy Miednicznej jako pornografię. Okej. Okay. Wszystkie warstwy mięśni. To jak wyglądają piersi, gruczoł mlekowy. Już nie pamiętam, kurna, widzicie? Bym was poedukowała, co gdzie jest. A już nie pamiętam. 21-08-1938. Okay. Confidential. Dear A, I know what you think about these things, so I am referring a patient to you, Renee T. This wretched girl eluded our control and caused trouble in the park almost 3 months ago. The nurses should pay more attention. I'm examining the girl on the 28th. I'll sort things out. Don't worry.
We don't want to make things any worse. Then they said that Renee was crazy and that the illness was all in her head. Be careful, little girl. Be careful. I was scared and I didn't talk to anyone about the illness. Only her. Not even the other doctor. He never touched Renee. He just wrote things down. Mm-hmm. You can tell me everything. Don't be afraid, he said. Everything's going to be fine. Do you want to know what I'm writing? I write down what I see about you. Everything I see. He didn't hate Renee. He tried to help her. But he rarely examined her in those small surgeries. Małe operacje? Co? Myślałam, że ona jest psychicznie chora. Dlaczego ktoś miałby ją operować? Znaczy, z tego co zrozumiałam, to ten pielęgniarz coś po sobie zostawił i musieli to usunąć. Dlatego wylądowała tutaj. Ale zabrzmiało to właśnie, jakby musiała tu lądować parę razy. Jezu, ach, ale to jest ciężkie. Tak w ogóle, wiem, że zaczęłam tłumaczyć na głos. Natomiast chyba nie będę tego robić. Wstawię wam napisy. Nie jest dużo tekstu w tej grze, ale jest on dość ważny, żeby zrozumieć tą historię i przeżywać ją, więc wstawię napisy. Dobrze. Gdzie chcesz iść, Renée? The doctor who wrote things down was in surgery C. Okej. Surgeries. Czyli tutaj? Nie, to są klinik. Tu nie zaglądałam wszędzie. Co? Względnie tu było pozamykane po prostu. O. Kartka. Okej. Okay. Tego nie otworzę. Tu jest kolejna rzecz. After much theorizing and practice in clinics for the privilege, the moment to act has finally arrived. Volterra is the right place. It's an avant-garde hospital, the perfect place for a doctor who wants to contribute the change. 20th November. Crossing the threshold of the asylum was similar to entering into another dimension. A world of smells, noises, and image which it is not easy to imagine, describe, or explain. August 1936. The situation is similar to that in many other institutions. The department is overcrowded. Hundreds of patients are supervised by a handful of nurses, who are forced to tie the more agitated ones to their beds or to radiators. They do 24-hour shifts. It's impossible to work like this. We doctors rarely see the female patients. It's the nurses who tell us what's happening to the women. Chora historia. Szkoda, że ucięło czytanie. 1937. The piercing stench in the wards, the constant noise of shouts and voices in which very little human content remains. Dirty, naked bodies, devoid of any dignity. The lunatic asylum bores into you. It wears you down. I often consider resigning. I feel useless and impotent, a sort of merciful jailer. A mercy which helps no one and only helps to soothe my conscience. 15th March 1938. Dramas are played out before my eyes every single day, and I try to keep my distance and I just do what I can. Some days ago, however, a girl arrived. I couldn't avoid her gaze. All she asked in her silent dignity was not to be ripped away from her world. And me? I'm old enough to be her father, the father she never had, who didn't want her, who rejected her without even knowing her. I, too, refused what she asked me. I couldn't do anything but add my signature and send her to hell. Dangerous for herself and others, and a cause of public scandal. This was what was written on the accompanying note from police headquarters.
difficult not to agree. How much more violence must this poor girl be subjected to? Her gaze is so intense, so far removed from the carefree nature which should make her happy at her age. I cried in my bed, in my solitude, thinking about those sad and frightened eyes staring at me. Okej. Młody, ambitny doktor przyszedł tutaj, żeby coś zmienić. Oczywiście, że go to przytłoczyło. Wchodzimy. Do lekarza, który leczył René. Okej. Co to jest? Oczywiście, że nie ma napisane, co to jest. Co my tu mamy? Jaką anatomię? Mózg! Ej! Widzę, że mamy żyły. Jest dalej głowa. Unerwienie. Spoko. Spoko. Super rzeczy. Nie, bardzo fajnie narysowane atlasy. Trochę mało szczegółowe, ale... 12 March 1938. Dane medyczne René. René T, 16 years old. Menarche at the age of 12. Housewife. Father unknown, mother a seamstress. Admitted for observation yesterday morning from Pontedera. Accompanied by a police officer authorized by the examining magistrate of the Court of Pisa to be admitted for psychiatric evaluation, which has been executed by me. Medical certificate. Mental illness preceded by warning signs. Has suffered from depression for a year, believing she has tuberculosis. Food deprivation. We shouldn't read this document. It's forbidden. We mustn't. If they find out, there'll be trouble. Oh! Słyszałam, że ta gra ma kilka zakończeń. Natomiast nie wiedziałam, że aktualnie będą takie wybory. Myślałam, że to będzie zależało bardziej od tego, co znajdziemy, tak? Nie bój się. Nic ci się nie stanie. We should look for Amara. We must hurry. We should follow the memories and make sure they don't fade. Okay. She is scared. Hears noises and spirits. Presents serious signs of anxiety psychosis. Suffers from hallucinations. She is anxious, confused, has a distressed expression, a questioning look as if terrified, disoriented. She feels confused, hears voices shouting in her head. She doesn't understand properly. She has not felt well for 2 or 3 months. When questioned, she replies, "My mother wants to hurt me. She always scares me. She chases me. Why are you here?" I had argued with my mother, and I was so disturbed by the shock that I felt like my head was spinning. There was a woman there who wanted to force me into a life of prostitution. They wanted to condemn me to be burned at the stake. Children were whispering, calling my name. 16th March. She couldn't sleep last night. They wanted to condemn her to be burned at the stake. 4th April. Transferred to the quiet ward, still under my supervision. Yes, that's true. The ward where Amara was. Yes, the stake. The children wanted to burn Renee. She had to pay for what she'd done. Like witches at the stake. Jestem ciekawa, co spowodowało jej chorobę tak do końca. Jej wizja. Czy to cię przerażało? So many things frightened me. The system I lived in was all built on fear and light. There was no mercy or understanding in the town of light. Nie jestem w stanie powiedzieć jej tego, że to były tylko halucynacje. Ciężko mi powiedzieć, na ile ona sobie zdaje z tego sprawę.
Ale myślę, że do tego etapu jeszcze dojdziemy. 21 April. She is more awake this morning and responds to questions. She complains of headaches. She became emotional when she found out that her mother was there. She says that one day, years earlier, when she was with a friend of hers, she met a guy who made her get into a car and took her for a ride. There, she was made to smoke cigarettes and drink spirits, and that guy showed her certain things. He tried to hurt her and made her go crazy. She says that he promised to marry her and made her swear to keep it a secret. These details were roughly confirmed by her mother. After that, she became domineering, impatient, and hostile to her family, especially her mother. She started taking off her clothes in public, going from laughter to tears without warning. She rants, masturbates. I can't remember these things, only the guilt, the stake. I know that I deserve to pay for that guilt. I knew it even then. Czy ja dobrze rozumiem, że René popadła w ten stan, ponieważ jakiś facet ją zgwałcił? I ona miała poczucie winy. Znaczy, zdaję sobie doskonale sprawę, że to potrafi tak działać. Och, Jezus. Jest ciężko, moi drodzy. Ohoho, na pewno nie wybiorę odpowiedzi C. Zasługujesz na to, ponieważ próbowałaś to przed sobą ukryć. Nie, na pewno nie. Poszukajmy reszty danych medycznych, żeby zrozumieć to wszystko, dobrze, Rena? She was uncooperative during the examination. She didn't want to be stripped. She remained rigid. Voluntary attention almost absent. Probable hallucinations. 25th April. Confused ideas, unable to maintain a spontaneous conversation. Reflexes all normal. Reactive pupils. Let's find Amara and we'll find the full medical record. Okay. 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 Fuck. Fuck. Dobrze. To mi się podoba. Ta gra jest przytłaczająca, jest przerażająca i wciąga. Naprawdę wciąga. Ale, moi drodzy, będę na ten odcinek już kończyć. Tak jak obiecywałam, był dłuższy. Natomiast zrobiłam sobie chwilkę przerwy. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że będziecie chcieli ze mną dalej uczestniczyć w tej strasznej, ale bardzo uczuciowej podróży. Cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.